Cześć, witam Cię ponownie. Dziś zapraszam Cię do wyjątkowej serii, w której będziemy pracować nad jednym z bardziej wymagających projektów, jakie mieliśmy okazję realizować. Zajmiemy się renowacją i modernizacją sekcji drukowej, sercem maszyny fleksograficznej, która służy do drukowania na osłonkach i foliach, takie, które znacie z kiełbas i parówek. Każda z tych sekcji odpowiada za precyzję druku, a jak widzicie, są one w bardzo złym stanie. Naszym zadaniem jest stworzenie 6 takich sekcji od podstaw, całkowicie nowych. Aby to zrobić, będziemy musieli zaprojektować i wykonać ponad 700 precyzyjnych części, które na końcu muszą idealnie ze sobą współgrać. To ogromne wyzwanie, które wymaga nie tylko precyzji, ale również zaawansowanej inżynierii i doświadczenia. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że nie mamy żadnej dokumentacji technicznej dotyczącej tego urządzenia. Dlatego jesteśmy zdani wyłącznie na swoją wiedzę i doświadczenie. Ale prawda jest taka, że lubimy to i już nie mogę się doczekać, jak wykonamy te wszystkie części. Każda sekcja musi być idealnie złożona, aby maszyna mogła działać bez zarzutów. Pokażemy Wam, jak krok po kroku realizujemy ten projekt. Od rozbiórki sekcji na pojedyncze elementy, przez projektowanie CAD, programowanie CAM, produkcję, a na koniec złożymy te wszystkie elementy w jedną całość. Zanim przejdziemy dalej, musimy rozebrać tą sekcję na części pierwsze, tak żeby móc ją później odtworzyć. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda proces rozbiórki. Jesteśmy już po rozbiórce sekcji. Teraz musimy odtworzyć każdy element jako model 3D, a przy okazji wprowadzimy kilka fajnych ulepszeń, które usprawnią pracę maszyny. Zmodernizujemy system podawania farby, który znacząco wpłynie na nadruk i poprawi jego jakość. W kolejnych odcinkach zobaczycie, jak krok po kroku realizujemy ten projekt, projektując i produkując setki precyzyjnych części. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!